Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym dwudziestym trzecim już odcinku. Viva la libertad, Carajo. W tej serii obserwujemy poczynania Javiera Milei. Dlaczego warto to obserwować? Bo według mnie dokonał przewrotu y kopernikańskiego w polityce, w systemach społeczno-politycznych. Jako pierwszy mówi takie rzeczy, które do tej pory nikt nie mówił na arenie światowej. Warto to obserwować. Milei ma całą paletę różnych zagrań, zachowań, dzięki którym wygrał również właśnie wybory prezydenckie. Dlatego warto się od niego uczyć, warto go obserwować. No i oczywiście to, że wygrał, to był dopiero początek. Teraz ma Golgotę przed sobą, bo walczy właśnie z ludźmi, których próbuje pozbawić ciepłych posadek, z tak zwanymi pasożytami. Dlatego warto to wszystko obserwować, kibicować mu i od niego się uczyć. Jak zwykle materiał dla Państwa przygotowali korespondent Paferes z Miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva i Jan Kubań. Tak się ciągle zastanawiam, czemu on jest Paulo Carlos, to się tak trudno, jakby był Don Pedro, to by było wiele łatwiej. No ale cóż, tak go rodzice nazwali, Paolo, Paulo Carlos da Silva, a ja ciągle się mylę. E, Mercosur. Ostatnio w związku z reformami branży rolniczej w Europie oraz y, jest coraz głośniej o organizacji Mercosur, Mercado Común del Sur, czyli wspólny rynek Ameryki Południowej. Należą do niej Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj. W 2016 roku wykluczona została Wenezuela. Ponadto państwami obserwatorami są pozostałe państwa Ameryki Południowej. Organizacja ta została powołana jako traktat z Asunción w 1991 roku w oparciu o Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskiej. Głównym celem Mercosur jest zniesienie ceł, ułatwienie przepływu towarów, ludzi i kapitału. Obecnie jest to jeden obszar celny. Kraje Mercosur podpisały umowę o wolnym handlu z Izraelem, Singapurem, Japonią, Egiptem i Unią Europejską. Historia dojścia do współpracy w tym regionie nie była łatwa. Poszczególne państwa, bowiem zaraz po uzyskaniu niepodległości, wdały się w niekończące spory terytorialne oraz wojny pomiędzy sobą. Powodowało to wzajemną separację poszczególnych gospodarek, potęgowaną na dodatek słabo rozwiniętą linią brzegową oraz potężnymi barierami lądowymi, andami i dorzeczem Amazonki. Nawet dzisiaj komunikacja samochodowa na terenie tego kontynentu to naprawdę duże wyzwanie. Znane są konflikty Chile i Argentyny, Chile i Boliwii, Pragwaju ze wszystkimi sąsiadami itd. Na przestrzeni wieków państwa te toczyły ze sobą nieraz bardzo krwawe i wyniszczające wojny, zarówno na lądzie, jak i na otaczających je morzach. Te niekorzystne warunki geopolityczne oraz silna kastowość społeczeństw bardzo utrudniały rozwój gospodarczy. Stopniowo jednak zaczęła wygrywać wizja rozwoju gospodarczego przez mechanizmy wolnego rynku i właśnie wymiany handlowej. Mercosur liczy obecnie czterech członków. To 270 milionów mieszkańców i PKB ponad 3 biliony dolarów. List biskupów Argentyny do papieża Franciszka W ubiegłym tygodniu biskupi Argentyny wystosowali do papieża Franciszka zaproszenie do złożenia wizyty w Argentynie. Wcześniej, w trakcie wizyty w Watykanie, zaproszenie dla papieża złożył prezydent Javier Milei. Papież Franciszek od czasu wyboru na papieża nie odwiedził swojej ojczyzny. Wygląda na to, że czekał, aż Argentyna stanie się światową stolicą libertarianizmu. No nie wiem, czy czekał, ale to rzeczywiście dziwne, bo nasz papież. Jan Paweł II przyjechał jak tylko mógł tak, żeby wesprzeć właśnie walkę o wygrzebanie się z tego kryzysu gospodarczego. Jednocześnie episkopat Argentyny w liście do Ludu Bożego wyraził najwyższą troskę o losy biedniejszych Argentyńczyków, którzy obecnie ponoszą koszty reform. No tak nie do końca ci biedni oczywiście też, ale, ale myślę, że największe ponoszą chyba pasożyci, którzy, którzy, którym, Powoli zabiera się ciepłe posadki. Troska biskupów o los najbiedniejszych nie dziwi, natomiast dziwi brak spostrzegawczości co do przyczyny biedy tych ludzi. To nie reformy są przyczyną ich biedy, ale wcześniejsze socjalistyczne rządy. Reformy mają ludzi z biedy wydobyć. Dobrze by było, aby u argentyńskich biskupów trosce towarzyszyła też spostrzegawczość, a. I może zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami społecznymi, a może i przeczytanie kilku książek Rodneya Starka, to od choćby o tym, jak to chrześcijaństwo wypracowało kapitalizm i jak ten przyczynił się do rozwoju demograficznego, gospodarczego i kulturowego, I jak właśnie kapitalizm stworzył silną Europę. Argentyna w NATO. W ubiegłym tygodniu Argentyna zgłosiła formalny akces do NATO jako tak zwany partner globalny. Położenie Argentyny ma ważne strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa światowego handlu, a w razie blokady, sztucznych kanałów, najważniejsze przejście między oceanami wiedzie przez należącą do Chile i Argentyny ciśnienie Magellana. Prezydent Milei dąży do powiązania Argentyny ze światem zachodu na wszelkie możliwe sposoby. Uniemożliwi to w przyszłości odwrócenie dokonywanych reform i rozgrywanie Argentyny przez różne ośrodki światowej polityki. Milej w ten sposób zabezpiecza, przynajmniej stara się, zabezpieczyć trwałość reform, które realizuje. Warto tu dodać, że Argentyna uzyskała już zgodę na zakup myśliwców F-16 od Danii. NATO zyskuje w ten sposób cennego sojusznika na południowym Atlantyku. Hiszpański z Milei. Dzisiaj przypomnimy sobie dzień triumfu Milei, przemówienie po wygranych wyborach. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Dzisiaj rozpoczyna się odbudowa Argentyny. Powtórzmy teraz trzykrotnie wraz z prezydentem Javierem Milei. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. To przemówienie było początkiem wielkiej nadziei ludzi nie tylko w Argentynie, ale na całym świecie. To właśnie wtedy libertarianie uwierzyli, że ich idea to nie tylko burzliwe debaty w gronie kilku znajomych w internecie, ale realna szansa na odbudowę. Na odbudowę nie Argentyny, ale sponiewieranej wolności zwykłych ludzi na całym świecie. Sporniewieranej przez etatystycznych pasożytów. Bonus krajoznawczy. Jerba mate. Ostrokrzew paragwajski, po łacinie le, lex paraguarensis. Nazwa yerba mate ma pochodzenie hiszpańskie. Słowo yerba pochodzi od hiszpańskiego słowa herb, czyli zioło lub trawa z wymową południowoamerykańską. Yerba. Przy czym pisze się H-I-E-R-B-A, -E jerba z niemem H. Mate, z kolei, pochodzi z języka keczua od słowa mati, czyli pojemnik, a więc jerba mate to pojemnik z napojem z ziół. Przed przybyciem Europejczyków, jerba była spożywana przez ludy Guarani i Tupi, żyjący, żyjące głównie na terytorium obecnego Paragwaju. Jednak prawdziwą popularność jerba zdobyła dopiero po przybyciu Europejczyków. Plemiona Guarani używały yerby w swoich tradycyjnych rytuałach. W XVII wieku roślina została udomowiona na plantacjach przy redukcjach jezuitów. Po kasacie zakonu ich redukcje oraz plantacje podupadły. Po uzyskaniu niepodległości przez Paragwaj kontynuowano uprawę yerby, ale wojna z sąsiadami w drugiej połowie XVIII wieku całkowicie zdewastowała kraj gospodarczo i demograficznie. Część terytoriów z plantacjami yerby weszła w skład Argentyny i Brazylii. W krajach tych pod koniec XIX wieku podję podjęto się ponownie udomowienia yerby i rozpoczęto hodowlę na skalę przemysłową. Największy rozwój plantacji dokonał się w niewielkiej argentyńskiej prowincji Misiones, wciśniętej wąskim pasem pomiędzy Paragwaj a Brazylię. Roślina yerby rośnie początkowo jako krzew – aby dorosnąć już jako drzewo, dochodzi do wysokości nawet 15 metrów. Liście są wiecznie zielone, zawierają kofeinę i alkaloidy. Czasami kofeina w yerbie nazywana jest guarani. Oprócz tego napar zawiera różnego rodzaju minerały. Nie ma twardych dowodów na to, że yerba ma wpływ na wagę ciała. Zwrócono też uwagę na ryzyko picia gorącej yerby, która może powodować raka ust i przełyku. Jednakże wiele osób regularnie spożywających yerbę spożywa także inne używki oraz źle się odżywia i nie prowadzi higienicznego trybu życia. Dlatego wnioski z tych badań nie są jednoznaczne. Obecnie yerba mate to nie tylko suszone liście do naparu, ale także składnik różnych energetyków, żywności funkcjonalnej oraz kosmetyków. Zbieranie yerby to zawód przekazywany w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Większość robotników pracuje w tej branży sezonowo. Jest to ciężka i niskopłatna praca, ale traktowana jako dodatek do innych możliwości zarobkowych. W krajach Ameryki Południowej, zwłaszcza w Paragwaju, Argentynie, Brazylii i Urugwaju, picie yerby to nie tylko zaspokajanie pragnienia, ale także element lokalnej kultury i wydarzenie towarzyskie. W Argentynie yerbę pije się powszechnie. W pracy, w domu, w drodze. Kierowcy mają yerbę pod ręką w czasie jazdy. Rano jako energetyk. Wieczorem środek na poprawienie trawienia. W sensie towarzyskim yerba ma także wielkie znaczenie. Podobnie jak u nas piwo. Przy yerbie siada się w grupie i rozmawia o wszystkim. Jerba w Argentynie to napój łączący ludzi, rozwijający przyjaźń i dający dobre samopoczucie. Co ciekawe, z uwagi na wartości odżywcze, yerba jest traktowana jako żywność, a nie używka. Obecnie na świecie produkuje się ponad 400 tysięcy ton, z czego 62% pochodzi z Argentyny, 34% z Brazylii i 4% z Paragwaju. I na koniec, wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami Milei, Viva la Libertad Carajo oraz aby wszyscy niewolnościowi politycy w Polsce i na całym świecie poszli sobie afuera. Muchas gracias y viva la libertad carajo. Muchas gracias y viva la libertad carajo. Muchas gracias y viva la libertad carajo.